Jeszcze kilkanaście dni temu w tym wnętrzu toczyło się normalne rodzinne życie. W kilkanaście minut stracili wszystko. Wyszli z domu tak jak stali. Dowiedziałem się od córki, która zadzwoniła: tato, przyjeżdżaj, bo się dom pali. I nie dowierzałem i pytałem się jeszcze raz, co się stało, a powiedziała, że się dom pali, żebyśmy szybko przyjechali. Po powrocie zastaliśmy, no dym już wychodził z okna, cały budynek był odymiony i kłęby dymu wychodziły przez małe okienko. Tato był pod ścianą, włosy miał opalone, bo się trochę ratował dom. A córka stała na śniegu, bo wyszła przez balkon. I mając tą świadomość, że butla jest w domu, na cztery podchody zdążyłem na siłę wyciągnąć tą butlę, żeby nie doszło do wybuchu, żeby cokolwiek uratować. No, w pierwszej kolejności przyjechała tutaj sitnicka straż i bardzo nam pomagali. W pierwszej pomocy praktycznie oni udzielali. Chciałem w imieniu swoim i rodziny podziękować szczególnie tym wszystkim, którzy spieszą z pomocą i udzielili pierwszej ważnej pomocy i spieszą z taką wielką ochotą do dnia dzisiejszego, by nam pomóc wspierać. Wszystkim, którzy nas wspierają do dnia dzisiejszego. Serdecznie dziękuję. W pomoc rodzinie Radzików zaangażowała się parafia, sąsiedzi. Jak również pan Mirosław Wędrychowicz, burmistrz gminy Biecz, który z ogromnym sercem odniósł się do tej tragedii. Pomocy materialnej udzielili również radni powiatowi na wniosek radnej Zofii Kamińskiej. Wykazali taką właśnie dobrą wolę malutkiej cegiełki i wszyscy złożyli właśnie datki na ostatniej sesji Rady Powiatu Gorlickiego, za co bardzo, bardzo dziękuję. Wszystko to jednak kropla w morzu potrzeb. Okien nie ma, nic nie ma. Tylko został piec, ale już piec chlebowy się nie nadaje do pieczenia chleba, tylko sama kuchnia, żeby cokolwiek ogrzać. 3-4 miesiące, żeby cokolwiek można było wejść, zamieszkać razem z dziećmi, bo dzieci mieszkają po rodzinie. Stąd apel do naszych telewidzów. Być może dzięki Państwa spontanicznej pomocy rodzina będzie mogła szybciej zapomnieć o tym, co się stało. Kiedy rozpocznie się odbudowa, przyda się wszystko. Podajemy numer telefonu, pod który mogą zgłaszać się darczyńcy. Nie pozostańmy obojętni.